Iwona Kutyna, dzień dobry, zapraszam na Onet24. Noc minęła spokojnie, dzisiaj Tomasz Golob będzie się uczył na nowo przełykać. To najnowsze informacje na temat stanu zdrowia żużlowca. Wczoraj sportowiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Żużlowiec, który w niedzielę miał poważny wypadek na torze motokrosowym, oddycha samodzielnie. Według lekarzy jest zbyt wcześnie, by rokować, czy powróci do sprawności. Wczoraj wieczorem w ramach wsparcia kibice, zawodnicy i koledzy Tomasza Goloba zorganizowali bieg wokół Stadionu Narodowego w Warszawie. Ofiara Romana Polańskiego napisała list w jego obronie. Samantha Gamer, o której zgwałcenie oskarżony jest reżyser, domaga się ujawnienia dokumentu, który miałby doprowadzić do zamknięcia postępowania. Gamer zarzuca przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, że wykorzystywali sprawę, by rozwijać swoje kariery. Kobieta żąda ujawnienia zeznania byłego zastępcy prokuratora. Ma ono potwierdzić, że sędzia zajmujący się sprawą Polańskiego w latach 70. obiecał mu wyrok w zawieszeniu. Według Gamer to umożliwi reżyserowi przyjazd do USA bez ryzyka trafienia do więzienia. Dziś pierwsza w historii transmisja telewizyjna w formacie Ultra HD na linii Ziemia - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Orbitalną gwiazdą telewizji będzie amerykańska astronautka Peggy Whitson. Na Ziemi w Las Vegas będzie biznesmen Sam Blackman, reprezentujący Narodowe Stowarzyszenie Nadawców. Jeszcze nigdy nie było orbitalnej transmisji w tak wysokiej rozdzielczości. Całość będzie można oglądać w internecie początek o 19:30 naszego czasu. Długi majowy weekend przed nami. Na majówkę Polacy najchętniej wybierają Grecję, Egipt, Hiszpanię oraz Turcję. Za urlop turyści płacą niewiele ponad 2000 zł od osoby. Najczęściej ta kwota pokrywa przelot, co najmniej 4-gwiazdkowy hotel i wyżywienie all inclusive. MSZ zachęca do zarejestrowania podróży w serwisie Odyseusz. Warto też sprawdzić, czy organizator wyjazdu jest wpisany do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Chłodno i dużo deszczu to prognozy pogody na najbliższe dni. Jakość powietrza natomiast bez większych zmian, wszędzie poziom dobry lub bardzo dobry. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.